Witam Was serdecznie. Bardzo długo mnie nie było, ale wracam już do prowadzenia poradników w Scratchu, więc piszcie mi na kanale, co byście chcieli zrobić jeszcze w miarę możliwości. Jeżeli to będzie możliwe, pokażę Wam, jak to zrobić, nagram nowe poradniki. A zacznę od poradnika, jak stworzyć gwiazdę siedmioramienną, ponieważ prosiliście mnie o to w komentarzach. Więc mój duszek będzie robił coś takiego. Pokażę Wam dwie gwiazdy. Zacznę grę. Będzie to albo gwiazda siedmioramienna zrobiona w ten sposób, albo gwiazda siedmioramienna zrobiona w ten sposób. Zatem zaczynamy. Kliknąłem nowy projekt i zanim zacznę cokolwiek robić, najpierw sobie go nazwę. Gwiazda siedmioramienna. Nazywam go po to, żeby później nie zgubić się w gąszczu moich prac, które są tu dostępne w folderze. Więc lepiej, żeby miała swoją nazwę i wtedy będziecie mogli tam łatwo wyszukać. Ja już mam tam 60 czy 70 gierek zrobionych, więc ciężko byłoby mi znaleźć, gdybym nie nazwał sobie tego. No dobra, ponieważ będę robił dwie gwiazdy w różny sposób, to różne zdarzenia spowodują mi to, że one się narysują, więc zacznę od tego, że klawisz A, to będzie jedna gwiazda, a klawisz B, powiększę Wam, żebyście lepiej widzieli, co ja robię, klawisz B, to będzie drugi sposób gwiazdy. Na samym wstępie chciałbym też, żeby mój duszek zawsze zaczynał, powiedzmy, odtąd, cofnę go o minus 100 punktów, żeby miał miejsce na wykonanie tej gwiazdy, więc kiedy kliknę flagę, chciałbym, żeby poszedł, wyrównajmy sobie tutaj minus 100 w osi X, a tutaj zostawmy 0. Wtedy, kiedy kliknę flagę, gdziekolwiek on skończy, pójdzie w to miejsce. Oczywiście jeszcze chciałbym, żeby zawsze też zaczynał patrząc w tą stronę, żeby mógł to dobrze ustawić, więc wezmę sobie klocek, gdzie on mi się schował, ustaw kierunek w prawo, czyli 90. Dobra, to będzie początek mojego programu, który rysuje gwiazdę siedmioramienną. Mój duszek jest duży, może żeby nie przeszkadzał tutaj w rysowaniu gwiazdy. Mamy tutaj rozmiar duszka 100, to jest 100%, czyli normalny jego rozmiar. Ja sobie go o połowę zmniejszę, czyli 50%. Będzie zgrabniejszy i będzie ładniej tu gwiazdy widać, jak narysuję. Ponieważ standardowo w Scratchu 3.0 nie mam narzędzi do rysowania tutaj na pierwszym rzucie, więc muszę sobie tutaj na dole dodać rozszerzenie i wybieram pióro. Będziemy piórem rysować. Teraz mam klocki, które mogą nam pomóc w rysowaniu. Właściwie to dzięki nim będziemy rysować. Wyczyść wszystko mi się przyda. Gdy narysuję gwiazdę i będę chciał od nowa coś narysować, po kliknięciu flagi chciałbym też, żeby wyczyściło mi wszystko, więc dodam jeszcze jeden tutaj skrypcik, żeby stare rzeczy mi wyczyszczało. No i zacznę sobie od gwiazdy pierwszego sposobu. Ponieważ to jest gwiazda siedmioramienna, więc na pewno będę musiał coś powtarzać 7 razy. Biorę klocek, powtórz i wpisuję tutaj 7. I teraz co ja będę powtarzał 7 razy? Mój duszek będzie musiał się na pewno przesunąć, a potem obrócić. No to najpierw spróbujmy zrobić przesunięcie. 7 razy będzie musiał się przesunąć, żeby narysować tą gwiazdę, czyli przesuń o około, dajmy 50 kroków, żeby nie wyjechał mi tutaj poza moje pole, gdy będzie za dużo. To jest wielkość boku mojej gwiazdy. Oczywiście jeszcze, żeby zacząć rysować w ogóle, powinienem przyłożyć pisak przed w ogóle powtarzaniem tego, dlatego że wtedy mi przyłoży pisak i zacznie rysować. Tak jakby przyłożyło pisak do kartki. Jeżeli wezmę podnieść pisak, to przestaje rysować. No i co ja muszę teraz? Mój duszek, czyli kotek, przesunie się o 50 kroków. Co jeszcze musi zrobić? Musi się oczywiście obrócić o pewien kąt. Każda figura ma 360 stopni, a ponieważ robię figurę siedmioramienną, to muszę 360 stopni podzielić na 7. Więc spróbujmy zmontować taki klocek. Obróć się w prawo albo w lewo, to już jak chcecie. Teraz muszę znaleźć klocek w wyrażeniach podzielenia, czyli tutaj mamy dzielenie. Wsadzam go w obrót i piszę sobie, że 360 podzielić na 7. Nie muszę tego obliczać, bo to pewnie wyszłoby z przecinkiem. Tutaj mi automatycznie zrobi to komputer, jeżeli użyję tych bloczków. Obróciło mi o... Właśnie, zrobiło na razie taką figurę. Zrobiłem na razie siedmiokąt. Żeby z tego wyszła gwiazda, to po przesunięciu się tutaj duszka i obrotu narysowaniu pierwszego ramienia gwiazdy musi mi wrócić z powrotem o ten kąt plus drugi raz jeszcze raz o ten kąt. Może ja to pokażę. Biorę teraz obrót w drugą stronę. O. Może zaczniemy tak. Najpierw niech się obróci, ustawi się w odpowiednim kącie, dopiero się przesunie. Później obróci się w drugą stronę i teraz co ja muszę zrobić? Też podzielić, oczywiście tak jak tam. 360 podzielić na 7. No ale to jeszcze będzie nie to. O, zobaczcie, nic jeszcze mi nie zrobiło, ponieważ obróciło się i wróciło z powrotem do tego samego miejsca, jak było. Czyli przesunęło 50 kroków i z powrotem wróciło do tego kąta, który miałem na początku. Nic mi to nie dało, więc musi jeszcze raz o ten sam kąt się obrócić, tak? Gwiazda ma dwa razy ten sam kąt, żeby powróciło jakby na tor obrotu figury 360 stopni. Więc całość tego obrotu drugiego muszę pomnożyć razy 2. To wszystko razy 2. Dwa razy musi mi się o tyle samo obrócić, żeby wróciło na tor taki, jak chcę gwiazdę stworzyć. No i oczywiście później także muszę przesunąć się o tą samą ilość kroków, którą na początku wymyśliłem, czyli 50. Spróbujmy, co teraz wyjdzie. Naciskam klawisz A i mamy już gwiazdę siedmioramienną. Tak, oczywiście, żeby przy następnym naciśnięciu klawisza A wyczyściło mi wszystko i narysowało nową gwiazdę, muszę dać tu jeszcze wyczyść wszystko. Dzięki temu od nowa będzie rysować tą gwiazdę za każdym razem. I to jest pierwszy sposób narysowania mojej gwiazdy. Jeżeli chcecie, żeby rysować ją jakby w krokach po kolei widać było, jak jest rysowana, możemy dodać klocek czekaj. Tutaj na przykład 0.2, żeby nie było za długo. Naciskam klawisz A. O. Naciskam A i widać, jak on rysuje. Więc ten klocek nie jest wcale potrzebny, ale jeżeli chcecie widzieć jakby animację, jak on rysuje, można go dodać. Więc mam pierwszy sposób narysowania mojej gwiazdy. Teraz pod klawiszem B zrobimy tak, żeby ta gwiazda rysowała się taki jakby ten pentagram, tylko że siedmioramienny. Więc zrobimy właściwie to samo. Ja sobie to zduplikuję. Z tym, że po każdym obrocie w jedną stronę chciałbym jeszcze raz, żeby się 7 razy w drugą stronę obracało. Biorę więc klocek, powtórz. 7 razy. O. Tutaj, przed drugim obrotem. No i myślę, że tyle wystarczy, żeby powstała ta druga gwiazda. Naciskam klawisz B. O, teraz przesadziłem. Już widzę dlaczego, ponieważ powtarzam to wszystko 7 razy. 7 razy obrót w jedną stronę i 7 razy w drugą stronę. Zrobiło mi taki fajny kształt. Też bardzo fajna figura. Myślę, że może się przydać, ale żeby wykonało mi jedną taką gwiazdę, wystarczy, że tutaj powtórzę tylko jeden raz. Naciskam klawisz B. Mamy gwiazdę. Jeżeli jest za mała ta liczba kroków, bo tutaj już nie każde ramię ma 50, tylko całość ma 50, więc jest mniejsza, mogę oczywiście tutaj sobie zwiększyć, na przykład do 150. Spróbujemy, czy nam nie wyjdzie poza ekran. Naciskam klawisz B. Mamy. Więc nasz program praktycznie jest już stworzony. Naciskam klawisz A. Może tak, nacisnę flagę, żeby on mi powrócił do mojego momentu startu. I jeżeli chcę, żeby było bezpiecznie i zawsze wracał mi do tego momentu startu, ten klocek idź do. Wsadzę sobie jeszcze do każdego ze sposobów rysowania gwiazdy. O. Zaraz pokażę te skrypty. Sprawdźmy działanie teraz. Naciskam flagę, on wraca w miejsce startowe. Naciskam klawisz A, tworzy mi gwiazdę siedmioramienną w ten sposób. Naciskam klawisz B, tworzy mi gwiazdę siedmioramienną w ten sposób. Zatem nasz program działa. Pokażę jeszcze raz skrypty. O, tak wyglądają skrypty na działanie tego programu. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne. Oczywiście powinniśmy zawsze zakończyć też działanie każdego skryptu, więc powinniśmy sobie jeszcze dodać klocek zatrzymaj wszystko po wykonaniu tego na samym dnie. Ponieważ widzicie, że tu jeszcze do tego klocka można coś podłączyć, a jeżeli dodam zatrzymaj wszystko, już nic więcej nie można podłączyć. I tak naprawdę budując gry powinno się, czy programy, zakończać skrypty, żeby one w tle nie pracowały i nie pożerały naszej pamięci RAM na przykład, ciągle działając. Gotowe skrypty macie na ekranie, zatem zapraszam na kolejne odcinki naszych poradników w Scratchu. Jeżeli Ci się podobało, zostaw lajka i suba, a będę nagrywał kolejne poradniki. Na razie, hej!